Racibórz stał się ostatnim przystankiem na mapie śląskich szpitali, które 14 lipca odwiedził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Po wizycie w Żorach i Wodzisławiu Śląskim na zaproszenie senator Ewy Gawędy minister zdrowia zawitał także do raciborskiej lecznicy. W spotkaniu, w którym udział wzięło kilkanaście osób, m.in. dyrektor szpitala rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik, senator Ewa Gawęda, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, poseł Adam Gawęda, starosta raciborski Grzegorz Swoboda, a także posłanka Teresa Glenc, rozmawiano o trudzie w walce z pandemią koronawirusa, a także przyszłości szpitala na Gamowskiej. Mamy za sobą bardzo trudny czas pandemii. Tutaj i pan starosta, i pan dyrektor pewnie będą chcieli do tego się odnieść, jak to tutaj funkcjonowało. Z mojej strony przede wszystkim chciałam podziękować za te wszystkie środki finansowe, które płynęły tutaj do całego mojego okręgu i przede wszystkim tutaj do szpitala jednoimiennego do Raciborza. Bo dzięki temu mogliśmy tutaj przetrwać ten trudny czas, zabezpieczyć tych wszystkich pacjentów, którzy mieli do czynienia z tą jakże trudną pandemią, trudnym wirusem, który nas wszystkich zaskoczył na wszystkich etapach. Wspólnymi siłami, bo myślę, że warto to podkreślać, że tutaj nie wymieniliśmy wszystkich, ale również bardzo mocne zaangażowanie było ze strony Straży Pożarnej, ze strony innych służb, które pomagały w przewożeniu, w dowożeniu różnego rodzaju sprzętu, darów, pod kątem nawet prywatnych inwestorów, firmy Ekoochna, która zasponsorowała karetkę i wiele innych rzeczy, te wsparcie było, pod kątem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która również wsparła, pod kątem Banku Śląskiego i wiele innych tutaj instytucji, czy osób pośredniczących, jak wspomniałem tutaj o Jastrzębskiej Spółce, o panu posła, o panu pośle Gawędzie, który koordynował te działania. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie panu powiedzieć wszystkich tych działań, które zostały wykonane, ale jako starosta chciałbym podkreślić, że tutaj faktycznie wielokrotnie te słowa podziękowania padały na ręce pana dyrektora, została wykonana naprawdę dobra robota i mam nadzieję, że teraz już mieszkańcy Raciborszczyzny, tak jakby zwrócimy ten szpital, co będzie mógł służyć naszym mieszkańcom. Pewną część szpitala jeszcze rezerwujemy dla potrzeby pacjentów covidowych. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że potrzeby społeczne również są, tego terenu są i staramy się ten szpital już też, jak to mówią, odmrażać. W tej chwili działamy w wielu zakresach, jeżeli chodzi o działalność tą nie tylko covidową, czyli mamy odmrożone ginekologię i położnictwo, pediatrię, wszystkie oddziały zabiegowe, które były w naszym szpitalu, działają w tej chwili w systemie tylko planowym, natomiast od 1 sierpnia uruchamiamy również izbę przyjęć i wszystkie przyjęcia na ostro. Także oprócz tego otwieramy dodatkowo jedną internę, która będzie nam potrzebna przy otwarciu izby przyjęć. Rzeczywiście decyzja o powołaniu szpitali jednoimiennych była decyzją, trudną decyzją, ponieważ wiązała się z tym, że wiele szpitali, które nie zajmowało się właściwie chorobami zakaźnymi, w pewnym momencie stawało się praktycznie całym szpitalem zakaźnym, prawda, więc czy chirurg, czy internista może łatwiej musiał się przestawić na leczenie pacjentów covidowych. I to nie tylko u Was były na początku wielokrotnie, szczególnie jeżeli chodzi o mieszkańców, protesty, dlaczego u nas, a nie gdzie indziej. Tak jak zawsze, ta droga gdzieś musi iść, prawda, przez któreś, prawda, tereny, tak samo i te szpitale musiały gdzieś powstać i to też nie było tak, że z palca na mapie, prawda, pokazywaliśmy te miejsca, tylko to była głęboka analiza, że akurat to miejsce jest najbardziej optymalne. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia m.in. oddziału intensywnej terapii, który od 15 lipca przyjmie pacjentów non-covid, a także działający już normalnie oddział pediatryczny. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślał, że raciborska lecznica jest jedną z lepiej radzących sobie placówek przekształconych w szpital jednoimienny. Wiedzieliśmy, że dla tych szpitali jest to coś nowego. Trzeba jednokrotnie także wyposażyć sprzęty. Tutaj były kierowane w pierwszej kolejności sprzęty ochrony osobistej. Ta pierwsza fala, która że cały świat zaskoczyła, że coś takiego się może pojawić, była dla nas czymś nowym. Uczyliśmy się, jak z tym wirusem postępować, jak go oswoić, prawda? I myślę, że decyzja o powołaniu szpitali jednoimiennych była jedną z bardziej trafnych decyzji w czasie pandemii, bo
uchroniła pozostałą część służby zdrowia. No, na pewno dla mieszkańców tego terenu była to jakaś perturbacja i jakaś niedogodność, no ale no, w pewnym momencie trzeba było te decyzje podjąć. Waldemar Kraska mówił także, że pandemia koronawirusa się jeszcze nie skończyła i że należy być czujnym. Ponadto podkreślał on, że liczba zakażeń obecnie nie jest duża, zachęcając tym samym do szczepień przeciw wirusowi.